We wtorek, 3 listopada, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego uroczyście podpisano umowę na adaptację budynku Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na cele biurowe. Przetarg wygrała firma Ekozet. Termin, jeszcze raz termin, także jutro przejmujemy plac budowy i bierzemy się ostro do pracy. Jest dużo do zrobienia, a termin bardzo krótki. Aleksander Mach, dyrektor PODR, zaznaczał, że to bardzo ważna inwestycja nie tylko dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, ale i całego regionu. Wiele osób już czeka na pierwsze prace, które odbywać się będą w Lubaniu. Najważniejsze dla Pomorskiego Ośrodka jest, by być jak najbliżej rolników i innych osób, które korzystają z jego działań. Dogodna lokalizacja w Lubaniu pozwoli nam jeszcze lepiej wypełniać swoją służbę, gwarantował Aleksander Mach. Podpisanie umowy wieńczy jak gdyby tą naszą pracę i pokazuje, że było warto, że już w drugiej połowie przyszłego roku będziemy mogli zamieszkać, zafunkcjonować jako jednostka wojewódzka Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w nowej lokalizacji w Lubaniu. Pierwszy etap to remont pierwszego obiektu, to jest obiekt po byłej szkole gospodarstwa wiejskiego w Lubaniu i tam mieścić się będzie dział kadr, księgowości, sekretariat, dyrekcja, dział przedsiębiorczości, agroturystyki, wiejskiego gospodarstwa domowego, metodyki doradztwa, szkoleń, ekonomiki rolnictwa, zespół specjalistów branżowych, zarówno tych, którzy specjalizują się w produkcji zwierzęcej, jak i roślinnej, a więc widzimy, że sporo osób będzie w tym obiekcie pracować. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na fakt, że w tym budynku mieścić się będzie również biuro powiatowe Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego dla powiatu kościerskiego, które dzisiaj funkcjonuje w Kościerzynie. Przy podpisaniu umowy obecny był marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, wicemarszałek województwa pomorskiego Krzysztof Trawicki oraz Ryszard Świlski, członek zarządu województwa pomorskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego od początku bacznie monitorował i wspierał plany adaptacji budynku w Lubaniu. Znacznego wsparcia finansowego udzieliło również Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zaczynamy ten pierwszy etap. Chcemy go skończyć 30 czerwca w przyszłym roku. Mam nadzieję, że wykonawca to zadanie wypełni. No i nie ukrywam tego, że planujemy już kolejne zadania inwestycyjne, ponieważ Lubań powinien być takim właśnie centrum. W ogóle planujemy, żeby ośrodek doradztwa rolniczego był skupiony w dwóch dużych ośrodkach, jakim jest właśnie Lubań i po drugie Stare Pole, czyli w samym sercu Żuław. No i oczywiście, żeby wszystkie te zadania, które obciążają samorząd wojewódzki, a więc prowadzenie doradztwa rolniczego w każdym mieście powiatowym, od Słupska zaczynając, a kończąc na pozostałych powiatach również ziemskich, był sprawnie realizowany. Po prostu rolnik na Pomorzu, producent rolny, nie może czuć się osamotniony, musi wiedzieć, do kogo może się zwrócić o pomoc. Może skorzystać też z pomocy przy przygotowaniu różnych wniosków o dofinansowanie ze środków europejskich i do tego potrzebujemy właściwej siedziby. Wskazaliśmy na Lubań, tam odbywają się duże targi rolne. To jest takie bardziej centralne miejsce, do którego mogą dojeżdżać producenci różnych płodów rolnych. Do celów biurowych przystosowany ma zostać budynek dawnego zespołu szkół rolniczych. Budynek zostanie przebudowany i przystosowany na cele biurowe, a od strony zachodniej dobudowana zostanie nowa kubatura, dzięki czemu zwiększy się powierzchnia m.in. nowej sali konferencyjnej. Zmieni się także infrastruktura wokół budynku. Inwestycja kosztować ma ponad 4 400 000 zł.